Strach i obawa rządzą światem. Budzi się nadzieja. Nadzieja na nowy początek. Kiedy człowiek pragnie zostać panem świata, rodzi się niezłomność. Niezłomność w walce o dusze zamknięte w słoiku. Kiedy zło pustoszy serce człowieka, pragnie się ocalić miłością. Miłością, która leczy cierpiącą duszę. Miłością, która przywraca utracone ja. Taka była ona, Irena. Oddana, czuła, pełna człowieczeństwa. Była niczym światłość nad otchłanią ludzkiej ułomności. Ona miłość. Wszystko znosiła, wszystkiemu wierzyła. We wszystkim pokładała nadzieję. Wszystko przetrzymała. Ona nigdy nie ustała. Do końca jaśniała blaskiem kryształowej duszy. Do końca cicho dawała świadectwo. Do końca płynęła pod prąd. Świat tak późno odkrył jej dobroć. Łatwiej maszerować po suchym lądzie obojętności, niż po wyboistej ścieżce ofiarności do końca. Teraz Irena stąpa po złocistym nieboskłonie i słucha cichego szeptu modlitwy niesionego przed boski majestat. Panie, dzięki, że na mej drodze postawiłeś kobietę anioła, która nauczyła mnie kochać. Słodki śpiew zbawionych, ocalonych wtóruje anielskim rytmem. Panie, dzięki. Panie, dzięki. Panie, dzięki.